Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Pamiętajcie, że 50 tysięcy subskrypcji na tym kanale równa się opening 50 megaboxów, dlatego jeżeli ktoś z was jeszcze nie subskrybuje, jeżeli ktoś z was jest nowy na kanale, albo jeżeli ktoś z was subskrybuje mój główny kanał i dopiero się o tym dowiedział, o tym kanale, to subskrybujcie i mam nadzieję, że uda nam się te 50 tysięcy subskrypcji wbić nawet dzisiaj. A ja was, słuchajcie, witam bardzo serdecznie, a w dzisiejszym materiale zrobimy coś, w sumie już widzicie, zrobiliśmy, a mianowicie do gry została dodana moja postać, słuchajcie, moja maskotka, czyli Shiba Inu. Jeżeli ktoś z was nie zna mojego głównego kanału, czyli tego Nexa zwykłego, no to słuchajcie, ja tam generalnie na streamach zazwyczaj posługuję się zamiast kamerki, posługuję się po prostu gifem zawsze z jakimś Shibą i moje emotki, które w tym momencie widzicie, okej, to nie jest ten folder, to też są, słuchajcie, Shiby. No może tutaj to Shiby nie przypomina, ale są to, słuchajcie, Shiby. Także dzisiaj do gry została dodana moja postać. Wiem, że została dodana kilka dni temu, i wiem, że jestem fatalnym youtuberem i zapomniałem tego nagrać, ale co z tego, słuchajcie, kupujemy, pyk, kupujemy Shiba Inu i zobaczymy, jak się prezentuje w gierce. Powiem wam szczerze, że wygląda moim zdaniem naprawdę kozacko. Jestem naprawdę, słuchajcie, podjarany. W ogóle zobaczcie, mogę sobie kupić PowerPointy do Shelly i już powoli, znaczy już powoli, zobaczcie, co się w tym momencie stało. Możemy ulepszyć sobie Shelly, słuchajcie, na 9 level, a co za tym idzie, możemy szukać swojego pierwszego star powera, ale do tego jeszcze wrócimy najprawdopodobniej w najbliższych materiałach, ponieważ w tym momencie chciałem was przeprosić za ostatni brak aktywności na kanale i powiem wam szczerze, że od dzisiaj postaram się filmy z Brawl Stars, wrzucać przynajmniej raz na 2 dni. I słuchajcie, oczywiście możemy sobie ulepszyć tą linię, także kupujemy, bo golda nam nie zabraknie. I lecimy po kolei z każdym trybem. Także okej, słuchajcie, niestety mamy tą fatalną mapę. Nienawidzę tej mapy, ta mapa jest totalnym krapem, ponieważ wszyscy respią się obok siebie. O, tutaj właśnie trafiliśmy niestety na Awka. Powinienem ją zabić szybciej chyba, jeżeli nie ma większego levela niż ja. Dokładnie, to się zgadza. I w tym momencie możemy sobie, słuchajcie, dwie skrzynki rozbić. Generalnie powiem wam szczerze, że dalej nie grałem nic od nagrywania ostatniego materiału. Czytałem komentarze pod poprzednim materiałem z Leona, ale niestety nic nie grałem, nie miałem za bardzo czasu, ale tak jak mówiłem, słuchajcie, przepraszam, już od tego materiału to się zmienia. Ja po nagrywaniu tego filmu montuję go i lecę, słuchajcie, szybko po prostu grać. O Jezu, tutaj mamy to niezbalansowane gówno, za przeproszeniem. Przepraszam, że tak powiedziałem ogólnie, ale jak przeprosiłem, to się nie liczy. Nie chcę się z nim bić, to prawda. Okej, tutaj powinien być typek, dokładnie Karl. Okej, możemy rzucić swoją Shibę, słuchajcie, pierwszą, ale najpierw zabijmy tego typka. I możemy, o Jezu, ona dostała soczek. I tam, o, dwie rauzy na soczku. No słuchajcie, nie wróżę sobie generalnie tutaj. No zobaczcie, co ona ze mną robi. Bo co ja raczej z nią zrobiłem, okej. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę. Rauza jest totalnym OP czymś. Okej, żyjemy. Mamy się dobrze, mamy 3 spectatów aktualnie na sobie. O, właśnie fajna gra, widzę. Jestem ja i 3 rauzy. Prawiam. Właśnie tutaj. Dałem już tylko ja i 2 Rose najprawdopodobniej. O nie, jednak jestem ja, Nita i Rose'a. Czyli ta gra może się udać, słuchajcie. Okej, może nie powinienem generalnie. W ogóle ta Shiba nie wygląda jak Shiba w sumie w gierce, powiem wam szczerze. Taka mało Shibowa jest ta Shiba. Okej, mamy wielkie starcie, słuchajcie. No i w tym momencie typka zjadłem. No i pierwsza gra została wygrana. Shiba Nita rozpoczyna grę, znaczy rozpoczyna ten odcinek z dobrym startem, że tak to powiem. I lecimy, słuchajcie, na tryb numer 2. Trybem numer 2 jest oczywiście Gembra. Trybem numer 2 jest oczywiście Gemgrab. Wcale nie powiedziałem Gemgrab po raz trzeci, próbując to powiedzieć poprawnie. Wcale nie. Dzień dobry. Mamy tutaj, słuchajcie, Rico, którego właśnie w tym momencie mogę rozsadzić. Pozdrawiam cię bardzo gorąco, Rico, ale niestety butelkarz w tym momencie raczej mnie zaraz zje. W ogóle, słuchajcie, mówiliście mi, żebym nazywał zadymiarzy po imieniu, ale powiem wam szczerze, że nie chcę. Wydaje mi się, że butelkarz i Mexicano są to zdecydowanie lepsze nazewnictwa niż właśnie jakiś Barley. To, Barley to brzmi jak, no nie wiem, jakaś postać z, nie wiem, z bajki. No, słuchajcie, to jest gra dla prawdziwych mężczyzn, dla prawdziwych ludzi. Dobra, zniszczmy sobie tą penę. No nie, nie mówcie. Okej, udało mi się ją zabić. Póki to jeszcze nie umarłem, idzie mi w miarę dobrze. Możemy sobie Shibę postawić. Dawaj, moja Shibo. Trochę nie przypominasz mojej Shiby z Awatara, ale też jest ładna w miarę, powiem. Właśnie moja Shiba robiła pogrom. Okej, możemy sobie kliknąć w miarę most. To świetnie. Świetnie. Siup, siup, siup. Okej, zabiliśmy sobie. No słuchajcie, ta gra na Gemgrabie pójdzie raczej, no, bez żadnych problemów. Tutaj sobie jeszcze walniemy Shibę, żeby... Okej. Zerwali nam. To się jednak umarł. Okej, dobra. Dawaj, penny, spadamy stąd. Nie ma co, penny, musimy spadać. Wygrajmy tą grę jak prawdziwi
Okej, tutaj jeszcze szybko gościa wysadziłem. W ogóle nie umarłem jeszcze, zobaczcie. Nie umarłem jeszcze w tym odcinku, rozumiecie to? No i właśnie chyba to się zmienia w tym momencie. Bo właśnie 3 sekundy zostały, a ja zamiast się schować to biłem się z ludźmi, ale okej, udało się chyba, słuchajcie. No niestety star playera raczej nie dostanę, bo ta penny chyba też jeszcze nie umarła, no ale mogę tutaj ich zdecydowanie odciągnąć, wydaje mi się, także kup, tutaj już bez znaczenia raczej. Ta gra została wygrana. Dokładnie, słuchajcie. Druga gra, drugie zwycięstwo. I lecimy na... O, ja dostałem na gwiazdę gry, a nie tapeny. Nie wiem dlaczego, ale... Słuchajcie, chciałbym powiedzieć, że... Lecimy na tryb numer 3. Tryb numer 3, czyli oczywiście... Śrubko, zbieractwo, jakkolwiek się to nazywa. To się chyba Siege nazywa, nie? Jeżeli się nie mylę. Ale generalnie... Jezu, dwie Rose'y. Jeszcze ta Rose'a u mnie w teamie, to tam wiecie. To pół biedy, no bo to mnie nie denerwuje wtedy. Ale jak jest w enemy teamie... To nie jest zbyt ciekawie. Dobra, zbierzemy śrubkę i spadamy stąd. Nie chcę się w ogóle bić z tą babką, naprawdę. Rose'a jest OP. Okej, tutaj możemy tą penę wysadzić z naszymi wspaniałymi... Czy w ogóle to Nita bije? Jakimś takim laserem z ziemi, tak jakby. Mają w enemy teamie pam, czekajcie. Postawię oczywiście Shibę i gwiazdy dzisiejszego odcinka. Dawaj Shiba, lecisz z nim. Bardzo ładnie. Tutaj w tym momencie trzeba tą penę, słuchajcie, rozwalić. Raczej mam większy damage od niej, tak mi się wydaje. Pyk, dokładnie, to się zgadza. Generalnie Nita jest bardzo dobra, jeżeli chodzi właśnie o Aliny. Co prawda, no nie wbijałbym się nią grając na El Primo i na... I na tego wspaniałego zawodnika, znaczy to niesamowitą postać, jaką jest Rose'a. Ale też w miarę, o Jezu, wbiłem tego Shibę akurat w miejscu, nie mają peny, więc to było słabe. No okej, okay, proszę zginąć, dobra. Powiedzmy, że nie będę się tam zagłębiał, bo właśnie mój token umarł. A ja chcę tą gierkę tak bez śmierci sobie przeżyć, wiecie? Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. 56% słuchajcie zostało, ja sobie po prostu pozbieram gemy. Na spokojnie tutaj właśnie tą Rose'ą jeszcze trochę obijemy. Ta Rose'a ma mały zasięg, to jest w sumie jedyny plus tej postaci, że raczej nie zaundrange'uje mnie, ale zobaczcie, ona w tym momencie odpala sobie ulta, no i sobie ucieka, no bo jest przecież śmiertelna. Okej, tutaj na szczęście siadło. No oni są totalnie zmuszeni do odwrotu, no ta Shiba jest totalnym, słuchajcie, kozakiem. To nie jest, że ja dobrze gram, po prostu mam postać, która jest totalnym sztosem, zobaczcie, oni nie mogą nic wziąć, nawet mając Rose'ę w enemy teamie. No właśnie podbiłem do tej Rose'y, więc... Okej, na szczęście udało mi się to jakoś... Jakoś mi się udało tą grę zakończyć, znaczy tą Rose'ę zakończyć. Okej, tą pan też bym w sumie zabił. Nie, czyżbym zginął? Okej, przeżyłem. Ale mamy, słuchajcie, bota na poziomie 7 i wydaje mi się, że ten bot będzie już tam w stanie tą gierkę chyba wygrać i chyba skończyć. Miejmy taką nadzieję. Także zobaczmy, słuchajcie. Uwaga, 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 tutaj właśnie walimy. Może nie? No właśnie ktoś mnie zabił. Chyba Rose'a mnie zabiła, waląc w bota. No to właśnie też... Chwilowa postać całkiem w sumie. Okej, okay. 100% do 24. I dalej, słuchajcie, oni mają tylko dwa, mają tylko, słuchajcie, dwie śrubki, także wydaje mi się, że tutaj bez zbędnego problemu może nam się, słuchajcie, udać, że kurde, rzuciłem, no i to najbardziej zmarnowany ult w mojej historii gry chyba. No nic, słuchajcie, zobaczcie, znowu odrobiliśmy przewagę w śrubkach, co nie? To jest tak po prostu przykre, że oni nic nie mogą zrobić. Tutaj właśnie ta pan wbiła, mi oddać śrubkę już. Panie Rose'o, proszę spadać. Okej. Okay. Kurde, moja Shiba jest niszczona, słuchajcie, niestety. Mam 100 HP w ogóle. No i właśnie penny mi za krzaka wyszło. Myślałem, że jest w drugim krzaku, tak szczerze. A przeszła sobie. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, wygraliśmy trzeciego bota z rzędu. Oni przez całą grę wzięli tylko i wyłącznie 3 śrubki, także trafiliśmy na ludzi, którzy raczej za bardzo nie wiedzą, na czym polega ta gra. Tutaj właśnie postawiła jeszcze tego, tego tokena, tą armatę postawiła. No ta gra już w tym momencie, słuchajcie, musi się zakończyć tak bez totalnego gadania. Właśnie odpalił mi się autoatak. Panie bocie, proszę to skończyć. Dokładnie, słuchajcie, wydaje mi się, że raczej dostanę star playera. To się zgadza, słuchajcie. No wydaje mi się, że zagrałem tutaj najlepiej. I przechodzimy, słuchajcie, teraz do trybu numer 4. A trybem numer 4 dzisiaj jest, słuchajcie, napad. Czyli musimy obrobić kogoś safe. Problem właśnie w tym, że tutaj moim zdaniem Nita wydaje się nie być zbyt dobrą postacią. Tutaj są dobre właśnie te dynamajki i te butelkarze, bo one mogą sobie przez tak jakby ścianę to rzucać. Nie wiem, nienawidzę dynamiciarza, naprawdę. Dynamiciarz, najgorsza postać w tej grze. No na szczęście typ jak jest słaby, więc to jest akurat spoko. No na szczęście zobaczcie, co się w tym momencie dzieje. Mają Pam, która raczej zbyt mądra to nie jest. Zbyt mądra to nie jest. Czemu ją obrażam? Przepraszam bardzo za moje chamskie zachowanie, oczywiście niedopuszczalne, ale bardziej chodziło mi o to, że po prostu... no nie wiem co ona tam robiła, kiedy butelkarz niszczył nam wieżę. Zobaczcie, 18%, ta gra trwa w zasadzie, Jezu, czy my to właśnie wygrywamy? 1%, wygraliśmy, słuchajcie, grę w jakieś 30 sekund. No to właśnie butelkarz, słuchajcie, no potężnie skierował grę, chciałem powiedzieć.
No i słuchajcie, stało się. Ranga numer 11. Udało się trochę pucharków bić. Każdą grę ci udało mi się wygrać, także to mi się akurat mega, mega podoba. No powiem wam szczerze, że jest naprawdę ok. Zbliżamy się powoli do tych 3000. W ogóle, jak tam mój klan? Naprawdę tego nie sprawdzałem. Jak tam mój klan? Jeżeli ktoś z was oczywiście ma sporo pucharków i chciałby dołączyć do naszego klanu wspaniałego, nazwa tego klanu to Codnexia. Tutaj zobaczcie, jak ktoś jest po prostu offline więcej niż jeden dzień. Tego po prostu zazwyczaj wywalam, dlatego polecam serdecznie. O, tutaj zobaczcie, typek 4 dni temu ostatnio był, także możemy go wywalić. Także ten film datuje gdzieś za pół godzinki, także akurat może wolne miejsce akurat jest. Także polecam, słuchajcie, jeżeli ktoś z was ma 5000 pucharków aktualnie i chciałby dołączyć, to zapraszamy serdecznie. Nazwa Codnexia. W ogóle z tego co wiem, to ktoś się sobie zrobił tego, ktoś się zrobił. O, zobaczcie, ile jest tych klubów Codnexia, zobaczcie latem. Tu nie ma żadnej mojej akademii, ale szanuję osoby tutaj na przykład. Ktoś zrobił sobie klub pod tytułem tylko Codnexia. Szanuję cię, raz, dwa, trzy. Jesteś totalnym kozakiem, chciałem powiedzieć. Codnexia 2, Codnexia. Świetna sprawa. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam osoby, które robią te klany. Jak coś? Od dzisiaj lecimy z bardziej consistent contentem na tym kanale, także subskrybujcie, łapkujcie w górę i od następnego materiału, słuchajcie, napiszcie mi w komentarzu, jeżeli ktoś w ogóle tutaj dotrwał tego momentu, czy nie chcielibyście, żebym co odcinek z Brawl Starsów robił po prostu taki konkursik, jak robię właśnie w Fortnite, czyli że na przykład będę wam rozdawał jakiegoś mega boxa co odcinek. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie coś takiego, bo w sumie chętnie bym coś takiego dla was zrobił, za to, że oglądacie, za to, że jesteście, także dziękuję wam bardzo jeszcze raz, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, pa pa.